tak, że zaczyna się slalomem wolnym, wjeżdża się w ósemkę, kończy się 5 razy ósemkę, przejeżdża się dosłownie odcinek 10 metrów i znowu się wjeżdża w slalom wolny i się dopiero powiedzmy koło tira kończy zadanie, bo taki kawałek sobie Wort wygospodarował przy samym płocie. Przy samym płocie, jakby się tak przyszło pozaglądać, to niestety tak to się zaczyna, ale to jest dobre, bo można sobie z jedynki wrzucić na dwójkę, spokojnie tu zrobić i na dwójeczce robić slalom. A tak jak się zaczynało od razu od slalomu, to kiedy tą dwójkę wrzucić? Przed chwileczką kursant miał możliwość wjechania w pachołek, więc wolał ominąć bramkę. Dlaczego jest to lepsze? Z tego względu, że możemy to zadanie powtórzyć. W momencie przewrócenia czy dotknięcia pachołka dyskwalifikujemy się na własną prośbę. W tej chwili Darek zaczyna wykonywać slalom wolny. Upewnił się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Wjeżdża w pierwszą bramkę, w kolejną, trzecia bramka, czwarta i bardzo dobrze. Trzeba zaznaczyć, że nie jechał za szybko, co umożliwiło mu zmieszczenie się w każdą z bramek oraz nie jechał za wolno, więc nie było konieczności podparcia się nogą. Zaczyna ten slalom w drugą stronę, to jest nadmienią dwukrotny slalom, między pięcioma bramkami nie wolno podeprzeć się nogą i potrącić pachołka, co miało miejsce w chwili obecnej. Zadanie jest w tej chwili wykonane jako nieprawidłowe, musimy je powtórzyć jeszcze raz. W tym zadaniu najważniejsze, żeby wcześniej określić możliwość pokonania kolejnej bramki. Jest to porównywalne do zjazdu na nartach, gdzie także ustawione są bramki. I przed wjechaniem w kolejną musimy sobie określić, w jaki sposób to wykonamy. Zdawalność, że tak powiem, oscyluje w granicach 20%. Czyli na 6 przystępujących do tego zadania czy do ósemki, 2 poprawnie zalicza plac manewrowy, 4 niestety otrzymuje wynik negatywny. Bardzo dobrze. W tej chwili to zadanie wykonane prawidłowo. Kursant nie podparł się nogą, nie dotknął pachołka w jedną i w drugą stronę. Slalom wykonał w sposób płynny i prawidłowy.